Siema. Witam. To ja walkisz, to jest Satisfactor. I potrącił mnie właśnie samochód. Jakimś cudem wcisnęło mnie pod ziemię. I teraz mi znika znika mi stopniowo wszystko. Najpierw mi znikła cała mapa, znaczy cały świat dookoła i tam coś, a teraz mi znikł nawet HUD. A teraz jest ciemno. O, jednak dobrze. Tutaj umarłem przed chwileczką, bo chciałem zobaczyć, co się dzieje z ropą. Coś mało tej ropy miałem tutaj i w ogóle tutaj bardzo ciekawie są pomieszczane te nodesy całe. No ale dobra, tu, co tutaj z tą ropą? Ile tu ropy przyjechało teraz? No całkiem sporo nawet. Generalnie wydaje mi się, że można by było coś pokombinować z tym, bo dorobiłem trochę rafinerii i fajnie by było jeszcze ich sobie dorobić troszeczkę więcej. Tutaj właśnie zacząłem budować już taki fundament, tylko że właśnie chciałem zobaczyć, co tam, jak tam słychać z ropą, no i mnie przyjechało. Śmiesznie trochę. No, nie tak to miało wyglądać. No i nie mam szybko. Nic nie mam, kurde. Cały mój ekwipunek. I wiecie, co jest najlepsze? Że ja sobie grę wczytam. Dobra, jestem dokładnie w momencie, jak zeskoczyłem pod samochód, który właśnie tutaj w tej chwili dojeżdża, proszę państwa. I tutaj mamy pustą tę maszynkę, bo to mnie zaniepokoiło, że tutaj dłuższy czas to było puste. I chciałem zobaczyć, ile ropy przyjedzie tym oto samochodem, który właśnie tu jedzie. Bardzo ładny sejf, powiem wam, się udał. Weź się zatrzymaj, Ino, na chwilę, hopie. I obych cię tu, Ino, zapauzował na chwilani. Zostań, no, pokaż kotku, co masz w środku. Jesteś pełny w środku, to bardzo ładnie, powiem ci. Nie spodziewałem się, że aż tak ładnie. Jedź. Jedź, mój przyjacielu, czy ty się aby cały zdążysz rozładować? Nie chcę zreprodukować tego momentu katastrofy wcześniejszego. Dobra, zatrzymał się. Czy się cały wydropi? Zdąży? Czy wróci z ładunkiem? No, coś tam się trycnął do tyłu trochę. Dobra, cały się rozładował. I co dalej? Już możesz jechać. I pojechał. Kurde, ale ile idealnie on tu jest normalnie zaprogramowany. I pojechał do naftownika z powrotem. No dobra, no i tu mamy taką sytuację, że jest połowa tego. Nie wiem, czy nie można by było jeszcze jednego takiego autka tam posłać. No chyba, żeby po prostu, nie wiem, jak tam sytuacja w ogóle, ile tam jest tej ropy jakby wydobywanej, czy to wystarcza. No ale jeżeli auto jeździ pełne, to raczej tak. W każdym razie, no albo albo, nie fundament, albo taśmociąg. Jakiś szybciutki, maśniutki, albo drugie autko i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, jak ja tutaj jeszcze dostawię ze cztery rafinerie. Dostawiłem tutaj dwie przed chwileczką i tutaj rafineria, no i zamurowałem, ścianę postawiłem, bo wy bardzo nie lubicie, macie alergię na moje stawianie ścian i fundamentów, także dzisiaj tego nie będzie może aż tak. No i tutaj stoją sobie te maszynki, no jak widać tej ropy tu jest tak na styk, bym powiedział, w tej chwili. Więc myślę, że wskazane by było zwiększenie trochę tej ilości. Zresztą jeszcze tam po drodze tej ropy tyle gdzieś tam się rozjeżdża po różnych kątach, po różnych stronach fabryki. Czemu to jest takie brudne? Takie światło odbiło dziwnie. Wygląda jak brudny ten taśmociąg. No także tej ropy tam się jeszcze tyle gdzieś wcześniej rozjeżdża z tej taśmy, że w efekcie tutaj jest jej bardzo mało. I tutaj te widzę chyba. Nie, coś. Pracuje to czy nie pracuje? Czy się obija? Ile tam macie w środku? Nic nie macie w środku. Jest, kurczę, za mało, niedobór jest. Dobra, ale dostawimy sobie najpierw rafinerię, a potem pojedziemy zobaczyć, co z naftownikiem. Może sobie taśmę pociągniemy jednak rzeczywiście. Tym sobie śmigniemy do naftownika i z naftownika po prostu przepuścimy taśmę i tyle będzie. Tylko tu jeszcze zobaczę. Tutaj jedzie jej całkiem sporo tej ropki. Może by tu coś jeszcze, wiecie, tutaj przyspieszyć. Może gdzieś tu jeszcze jest jakaś taśma nie taka jak trzeba. No nie bardzo, bo tu już, tu jedzie pełna. Nie, nie jedzie pełna, jedzie jakby z dziurą. Czyżby tu jeszcze. Aha, bo tu się jeszcze rozdziela. Wow! Bo tu się jeszcze rozdziela do fabryki paliwa do elektrowni. Dobra, ale jak tu się przestanie rozdzielać do fabryki paliwa do elektrowni, to. O, to to właśnie! No tu pojedzie teraz pełno. Dwukrotnie więcej towaru niż wcześniej, i teraz powinno być. Teraz powinno wystarczyć. Ja sobie idę jeszcze po beton. Bo mi zabrakło betonu na fundamenty i zaraz będziemy budowali więcej rafinerii. Kurde, dachem jakimś. Dobra, i teraz najnudniejsza rzecz na świecie, czyli budowanie fundamentów. Tu jeszcze jeden rządek z tyłu i będziemy mogli się przymierzać do stawiania rafinerii już. Cztery kratki raczej wystarczą. Mam nadzieję taką, mam nadzieję. Wjedziemy sobie tak, wjedziemy sobie tutaj od boku.
Tutaj sobie postawimy takie ścianki, żebym ja widział co, gdzie, jak. I tutaj będzie takie coś. I tutaj będą rozdzielacze. A z drugiej strony będą łączniki zbierające towar. Tu widzę, ten jeszcze dał radę jakoś przejechać tędy, bo też myślałem, że może będzie za wąsko i będzie zaczepiał, ale jednak nie, jest okej. Także bardzo, bardzo fajnie. No i dobra, leci. Produkcja, rafineria ropy. Czy ja mam aby na pewno wszystkie... No tam chyba mi zabraknie silników niedługo, to jeszcze trzeba będzie śmignąć po silniki. No i dobra, i to tutaj gdzieś, kurde, trochę ciasno będzie. Trochę będzie ciasno, ale ma, co? Można by to spróbować tak tutaj upchnąć. Czy tu się zmieści rozdzielacz? Kurczę, średnio bym powiedział. No, niby tak, ale żeby to tu wcisnąć, to kurde. A tutaj łącznik? Ale tu się łączniki zmieszczą spokojnie. Oprócz tego tutaj, bo tu mam kawałek terenu, którego trochę nie przemyślałem tego, że tu mi to będzie przeszkadzać. Ale dobra, to można troszeczkę cofnąć. Rafinerię, dawaj mnie tu. Można ją troszeczkę cofnąć. Nie wiem, co z tą drugą wyjdzie. Trochę się obawiam, czy ona się... Czemu ja mogę ją postawić w ścianie? Nie, nie mogę, dobra. Tak. I w tę stronę. To coś takiego chyba by było, nie? Coś takiego i tutaj byśmy mieli teraz rozdzielacze. No to one się tutaj ładnie pomieszczą. Elegancko się pomieszczą. Tylko gdzie jest, tu jest środek, bardzo ładnie. I tutaj będą łączniki, no to też się elegancko pomieszczą. Też się elegancko pomieszczą. Jeszcze powiem wam jedną rzecz, że trzeba będzie niedługo pomyśleć o jakimś nowym źródle energii elektrycznej, albo po prostu powiększyć elektrownię którąś. No na pewno nie tę na węgiel, no bez przesady. Raczej tę na paliwo. Chyba żeby gdzieś zrobić elektrownię geotermalną znowu. Ja tam miałem chyba drugi gejzer koło tej mojej jednej, co tam stoi na zadupiu. I można by tam dostawić drugą, tylko że ja tam czegoś nie miałem, chyba dlatego postawiłem tylko jedną. Będę się musiał lepiej przygotować do tego. W każdym razie póki co, może dzisiaj zrobimy obie rzeczy, czyli tę rafinerię i ten prąd. Zobaczymy jak wyjdzie. Jak mi tu zaraz zabraknie prądu. A, no jeszcze, aha, tak, zabrakło mi silników i kabli. Dobra, to idę się, no, zaopatrzyć. Tymczasem w ogóle pragnę zauważyć, że znowu się skończyła ropa na taśmach. A autko jest, no, w połowie drogi prawie. No trochę bliżej niż, chyba na tej półce takiej skalnej teraz sobie jedzie. Także coś z tą ropą też trzeba będzie wykminić. Chyba taśmociąg jednak zrobimy. Dobre, zaopatrzenie poszło szybciej niż myślałem, bo miałem wszystko tu w skrzynce zaraz obok, także luzik, arbuzik. Ropa właśnie jedzie. Tylko ja jeszcze bym... Nie, to był węgiel. A gdzie jest ropa? Ona tu gdzieś zaraz powinna być. Tu chyba właśnie gdzieś... O! Witam! Stój! Ała! I zjadłem jeszcze orzeszka leżąc. Bardzo ładnie, tylko że kurde ham. Dobra, zobaczymy ile się wysypie z tego. Bo jestem bardzo ciekawy, ile teraz przywiózł. Czy aby na pewno jeździ pełny? Nie jeździ pełny, dwa sloty zostały puste. Nie wiem, czy on tam za krótko stoi, czy jest za mało ropy. Ale chyba będzie trzeba odwiedzić naftownik po wielu odcinkach i zobaczyć, o co tam chodzi. Znaczy, o co tam chodzi. No wiem, o co tam chodzi. Za mało ropy po prostu. Ale póki co zrobimy po prostu jeszcze większe zapotrzebowanie na ropę, bo czemu nie? Tak się robi, prawda? Dobra, dawaj tutaj jeden. A jeszcze zaraz te ramy zaawansowane mi się skończą. Tego nie przemyślałem, jeszcze mogłem sobie pozbierać. Chociaż akurat lag. Akurat chyba na tyle powinno mi wystarczyć. Jeszcze zobaczymy, jak tu się ładnie wyrobimy na szerokość z tym. O! Jeszcze miejsca będzie. Kurde. Dobra, i tu mi się skończyły w tej chwili surowce. Ale no cztery te rafinerie. Pięć, przepraszam. Nie, cztery, pięć? Co ja tu postawiłem w ogóle? Czemu to wygląda inaczej? Ja je chyba na odwrót postawiłem, prawda? Tak, wszystkie na odwrót. Okej, okay, super, super, super. Super. A tak ładnie równo poustawiał, no. Dobre, teraz już stoją w dobrą stronę. Jest ich pięć. Przynajmniej jak stoją w tę samą stronę, to łatwiej jest je policzyć. Hej. Dobrze, no i teraz tak. Czy jak ja bym zrobił okienko tutaj, bo nie ukrywam, byłoby łatwiej, bo stąd będziemy sobie tę ropę brali. Czy jak ja bym zrobił to okienko tutaj, to tu mi się taśma, aby wyrobię się z tym. Tutaj? Nie bardzo. Niestety. No to musi być w takim razie stąd. Tutaj sobie zwykłą ścianę walniemy. To ja to kiedyś tam ościanuję jakoś trochę lepiej. Póki co niech będzie tak. No i teraz tutaj te wolniejsze. Coś chyba naprawili albo nie naprawili? Z tymi... Halo? Coś mi się tu... Ciężko podłączyć znowu, no ale jakoś to zrobimy. Dobra, ja sobie to popodłączam i po prostu... Bo ileż można podłączać te same rzeczy? Już widzieliście, jak ja podłączam maszynki, prawda?
Już będę miał chyba wszystko podłączone taśmami. Tutaj taśma sobie ładnie wychodzi z tych rozdzielaczy, które to swoją drogą są puste, no bo musimy coś z tą ropą jeszcze zobaczyć. A tu jeszcze mi został prąd, właściwie tylko. Może podwójna ściana na taśmociąg byłaby fajna, ale wiecie co, zamiast tego tutaj, to po prostu sobie zrobimy sobie takie coś. Tutaj sobie zrobimy pełną ścianę i tutaj z jednej strony będzie przechodziła taśma, z drugiej strony będzie przechodził po prostu prąd. Tutaj się widzę, nie wykręcę za bardzo, no to może być i tędy. Trudno. Tutaj jakimś cudem mi się udało, mimo tego, że troszeczkę przechodzi przez ścianę, ale tak delikatnie naprawdę, to tam wiecie, to tam detale po prostu są. Tutaj sobie postawimy teraz słupa. O, dobra. Remont. Jednak nie, bo stoi sobie rafineria obok. No kurczę, nie wiem czemu, tu nie mogę. Tu przecież ta rafineria w niczym by nie przeszkadzała, no. Także jak, albo zara, może tutaj to zrobię. Tu zrobimy sobie podwójną ścianę, tutaj sobie zrobimy pełną ścianę i tutaj będzie teraz to. Będzie tu. I stąd będzie sobie szło tu. I teraz przynajmniej tutaj nie zahacza, kurczę, patrzcie, na milimetry tu przechodzi. Bardzo ładnie. Bo widzicie, tak miało być po prostu. Dobra, tak. Tak. I teraz trzeba jakoś do góry ładnie tutaj wejść. Tylko że ja bym bardzo bym chciał. Może gdzieś, kurczę, tak na środku bardziej. Tutaj może by było. Może by tutaj się udało wejść z prądem. Chociaż tu nie mam gdzie chyba słupa postawić. Nie mam. No dobra, mogę postawić. Tu będzie można postawić słup. I tutaj taka jedna ściana z dziurą i tutaj będzie jeszcze sobie słup stał. Oczywiście na środku jest w miarę na środku. Teraz co połączę z tym dolnym? Naruszanie obszaru innego obiektu. I tutaj też, kurde. Jak już raz podłączę, to już będzie dobrze wtedy. Tutaj taka ściana i tutaj taka podwójna ściana. I nie da się jej postawić, bo teraz mi przeszkadzają taśmociągi chyba. Także znowu remont, teraz ściana na taśmociąg, teraz dopiero taśmociąg. Bardzo ładnie, tutaj od zewnątrz i tutaj od środeczka, proszę bardzo, pyk, jest gotowe. Czy to przychodzi? No troszeczkę, widzę ten kabel tam i tutaj też troszeczkę, kurde. Ten słup mógłby stać trochę bardziej w bok, byłoby lepiej, albo tutaj by mógł stać. Ale już za późno, dobra, niech będzie, mniej więcej jest dziura w miejscu, gdzie miała być dziura i jest fajnie. No tylko, że nie jest fajne to, w sumie to mógł być ten maśniejszy słup, bo teraz nie podłączę wszystkich tych do tego jednego słupa. Dobra, to jeszcze trzeba by postawić tutaj takiego gościa. Teraz do tego gościa tu podjedziemy i teraz z tego gościa tutaj i z tego gościa tutaj, a reszta pod ten słup już będzie, czyli tak, ten kolega i ta koleżanka tutaj, proszę bardzo. Wszyscy mają prąd. Na razie jeszcze żadnego takiego spajka, że tak powiem, nie będzie, bo nie ma tutaj, nie mają tutaj czego przerabiać, tu już pozaznaczone jest. Coś tu widzę przejechało, jakieś pojedyncze beczuszki, ale dosłownie pojedyncze beczuszki, także trzeba jechać do naftownika. Kopałem tak, jak już będę jechał do naftownika, po drodze jest gejzer jeden z drugim i ja sobie wezmę materiały na jeszcze generator geotermalny, jeden tudzież dwa i sobie zrobimy troszeczkę więcej prądu, tak na zaś. Bo coś mi się wydaje, że jak to ruszy wszystko z tą ropą, to może być różnie. Jeszcze wiecie co zrobimy, a tutaj mam taki nadmiar ropy w magazynie, który mi za bardzo nie jest chyba potrzebny w tej chwili. Zostawię sobie może tak symbolicznie z 200, a resztę tam jeszcze wrzucę ręcznie do tych rafinerii, żeby tam... Kurde, gdzie ja tu wlazłem? Żeby tam miały co jeść i żeby ładnie było widać zaraz, ile prądu to wszystko będzie pobierało. W ogóle zapomniałem o jakimś wejściu tutaj. No ale dobra, tutaj... Wow! Kurde, jak skacze. Tutaj stówka, proszę bardzo. Myk stówka. W locie, kurde, wrzucił do maszyny. Tu. Cyk stówka. O, prawie stóweczka i tutaj myk. Tu jeszcze mam tego trochę więcej w ogóle. Możemy tamte jeszcze zasilić, żeby było w ogóle śmiesznie. Widzę, że jakaś beczka przyjechała, także chyba ropa ogólnie przyjechała. Tak, ja, dobra, coś tam jedzie, ale ja tutaj powrzucam na razie ręcznie. Przy okazji troszeczkę więcej ropy nam zostanie z tego teraz, co przyjechało i jakby na dłużej i będzie fajnie będzie. Jak jadą, kurde, beczuszki, ale wszystkie są pożerane na bieżąco. O! Poszło! Tak, żem czuł! Poszło!
Kompletna katastrofa energetyczna. Bardzo dobrze, że teraz dorzuciłem, bo teraz nie będę miał za bardzo możliwości włączenia tego, bo od razu znowu wydupi. Bardzo ładnie, panie Walki, jest bardzo ładnie przemyślana akcja dokładania beczek ręcznie. Bardzo ładnie. Musimy jechać do naftownika i po drodze postawić ten generator geotermalny. Kurde, zaraz ten kryzys zażegnamy. A tymczasem po prostu uciąłem ta jednego kablarona do tamtej nowej sekcji z rafineriami i jest tak, no, na styk. Na styk. Także i tak trzeba będzie prądu dołożyć, ale jedziemy. Tylko muszę materiały pozbierać na te elektrownie geotermalne. Przy okazji zobaczymy sobie, ile tam superkomputerów udało nam się wyprodukować. Cały czas widzę fabryczka, coś tam dłubie, także jestem ciekaw, ile tutaj mamy towaru. I proszę bardzo, prawie 200. Ja sobie wezmę tego tyle, bo są potrzebne do tych właśnie elektrowni geotermalnych. Jeszcze muszę zebrać ramy modularne i możemy jechać. Ciężkich ram modularnych, powiem wam, też jest całkiem zadowalająca ilość w magazynie tutaj, kurde. Jak będzie nowy tier, to przynajmniej mam nadzieję, że od razu będę mógł po prostu wrzucić to do tej windy i to wysłać, a nie produkować, czekać nie wiadomo jak długo. Także spoko. Dobra, jedziemy. Jeszcze się doposażyłem w te takie wzmacniane dwutorowniki, te takie betonowe, do budowy tych taśmociągów szybkich, no bo też o to chodzi, żeby te taśmy pociągnąć ewentualnie. I jeszcze wziąłem sobie trochę silników na ewentualnie jakieś może kiwony nowe, bo tam jeszcze coś chyba było, jakieś tam złoża ropy gdzieś w pobliżu, chyba nie wszystkie wykorzystałem póki co. I jeszcze co ja wziąłem, co mam przygotowanego? Nie wiem, zapraszam na krótki timelapse z przejażdżki do naftownika, żeby już was nie zanudzać jazdą tam. Dobra, dojechałem jeszcze do gejzerowni po drodze. Tutaj są na górze gejzerki i ja chyba tylko jednego z dwóch póki co wykorzystałem do swoich potrzeb, także wskoczymy sobie tu na górze, ile tu się da wskoczyć, a nie wlecieć. Bardziej wlecieć, to sobie wlecimy, dobra. I tutaj jest, po pierwsze, aha, tu był gaz jeszcze w ogóle, ale ja chyba maskę wziąłem, bardzo ładnie, że wziąłem, jeszcze nawet z tymi wkładami, bo nie wiem, czy to było, o, tu sobie to też wezmę. Za mało miejsca na myglejarkę? Przecież mam tutaj. Czemu ja jej nie mogę od razu do łapki wziąć? Chyba, że jak mam to wybrane. Za mało miejsca na mglejarka, głupia gra. Dobra. Tu mam tak, tutaj mam jeden gejzer wykorzystany, jak widać, i tu gdzieś był chyba drugi, tu jest chyba drugi. Jak tam z prądem stoimy? No, nie ma źle. Natomiast, no, wskazane by było tutaj użycie sobie tego postawienie. Zdaje się, że... Gdzie? Tutaj na tym? Gdzie to się tutaj... Jak to się tu montowało? No halo. Na tym tło? A na tym tło? Dobra. Na tym tło? Musisz umieścić na... Dobra, bo ja nie sięgnę tutaj, no! Dawaj mnie to! Za wysoko jest, jestem za niska, dobra. Tu. Tu. Cyk. Czy to mogę przyspieszyć jakoś? Nie. What? To działa to, czy to nie działa? Early Access Warning. Przecież to było chyba jakieś menu w tym było, czy coś, ej. Albo nie było, albo mnie straszy. W ogóle tu chyba gazu jednak nie ma. Mogę sobie szybciutko biegać. Bardzo ładna kolorowa woda tu jest. Też nie ma. Ej, wydawało mi się, że było menu normalne w tym. Produkuje to coś tego prądu? No tak, zdecydowanie się podniosło. Dobra, czy ja tu mam jeszcze gdzieś? W pobliżu? Jakiś gejzerek? Są te dwa. Nie, to tu są tylko dwa. Dobra, tutaj są tylko dwa. Myślałem, że może dać... O, w ogóle przez to można przejść. Też fajnie. Myślałem, że może będzie dało się jakoś uturbić, czy coś, przyspieszyć, ale jednak chyba nie. Dobra, jedziemy do naftownika dalej. O, dopiero tam się jakiś gejzer znalazł. 2 kilometry stąd, o matko. To można by tam, kurde, zajrzeć. Ja nie wiem, czy to będzie daleko od naftownika, czy nie, ale chyba trochę nie w tę stronę. Dobra, jedziemy dalej. I fik do środka i lecimy, jedziemy. Dobre. Dzień dobry. Co tam, jak tam, ile tu jest materiału w środku? Tu jest mało, a tu są w ogóle wolne taśmy, kurcze. A ile tutaj jest w tym masnym magazynie?
no też nie jest jakoś, szału nie ma, powiem wam szczerze, ale widzę, że tu idzie cały czas na full jakby. A czy to jest jakoś przyspieszane? Nie. Czyli to są bardzo dobre źródła, złoża tego, tej ropy, że tak powiem. Dobra, to ja sobie zrobię tak, ile tutaj siedzi w środku tego? 90, widzę, że na bieżąco schodzi. Ale no i tak w sumie można by było to zostawić, no chyba żebym to przyspieszył jakoś, tylko że musiałbym to podłączyć chyba pod sieć moją tutaj energetyczną główną, bo ta jedna elektrownia chyba tam nie wyrobi, chyba żeby ją też przyspieszyć z kolei, będzie trochę więcej pobierała paliwa, no ale trudno, myślę, że można by było tak zrobić. Ile tutaj? Setka. Wydajność 150, konsumpcja 80, czasem podskakuje trochę więcej, ale dobra, przyspieszymy sobie ją. Ja chyba wziąłem te wziąłem przyspieszacze. Weźmiemy sobie tak, pyk. I dobra, nawet powinna chyba fabryczka paliwa tutaj ta ogarnąć temat, że tak powiem, bo tu widzę, że jest pełno i do autka, i do tego jest tutaj, stoi wszystko, że tak powiem nawet. No i dobra, przyspieszymy sobie te fabryczki. Znaczy, nie fabryczki, te kiwony, nie wiem jak to nazwać właściwie. Przyspieszymy sobie. To chyba tyle wystarczy, bo ja nawet taśm takich szybkich nie mam, żeby to wychodziło stąd z maksymalną wydajnością. Dobra, i tak muszę te taśmy teraz tak zrobić, najlepiej od razu tak zrobić po prostu. Do czwóreczki, się nie pierdzielimy po prostu, sym od razu, najlepsze, najlepsze na co mnie stać tutaj. Proszę bardzo, proszę bardzo. Bardzo proszę. Aha, tylko że, dobra, zaraz, bo to teraz idzie do tego. No i się trochę szybciej uzupełni na pewno, ale ja i tak docelowo chciałbym po prostu taką masną taśmą wozić to stąd do mojej bazy głównej i te taśmy też będziemy musieli pociągnąć jakoś, kurde, tylko że to będzie, ja chyba sobie utnę ten film i zobaczymy się, jak ja zrobię już te taśmy chyba, co? Tak chyba będzie najlepiej. Ale powiem wam jeszcze, że wykorzystanie prądu teraz przez te dwie przyspieszone wydobywaczki ropy jest tak dosłownie na styk. 2 MW jestem, 2 MW mam zapasu, mogę sobie, nie wiem, lampkę nocną podłączyć i wysadzić bezpieczniki wtedy, także fajnie, znaczy fajna lampka nocna w sumie, taka 2 MW, nie? No ale hej, można i tak. Dobra, w środku przeróbki są takie, że z magazynu jest jeszcze druga taśma, która jedzie sobie górą i wychodzi tutaj przez ścianę, bo póki co jeszcze niech to autko sobie jeździ, może akurat się jeszcze przyda, czy coś, w razie czego, a tutaj lecimy sobie teraz z taśmo. Jeszcze usłyszałem właśnie ten dźwięk, dokładnie ten dźwięk. Przyjechała ciężarówka i najwyraźniej to ustrojstwo pobiera wtedy trochę więcej prądu do załadunku. I bardzo dobrze się o tym dowiedziałem, taki mały spike tutaj widzę poszedł. No i niestety autko pojechało nie w pełni załadowane, co jest dosyć przykre, ale jest to też znak, że to trzeba jeszcze bardziej przyspieszyć kolejnym takim tutaj ustrojstwem. 200% mocy! Proszę bardzo. Teraz będzie więcej paliwa żarło zdecydowanie, ale i tak powinno mi wystarczyć paliwa, jak nie to będzie, się dowiemy w swoim czasie, no później, dobra. Ja tutaj ciągnę sobie taśmę, część taśmy przechodzi sobie pod wodą częściowo. Bardzo ciekawe, nie? Będą umyte beczki przynajmniej. Będą ładne, czyste, umyte beczki. Ciekawe, czy działa fizyka... Mogę pływać dosyć szybko. No, będą umyte beczki, no. Bardzo fajnie. Wiecie, co jest w ogóle jeszcze najlepsze na świecie? Ja tutaj sobie ładnie postawiłem taśmę, a dopiero potem spojrzałem na mapę, że przecież jest wyjazd jeszcze z drugiej strony. I teraz teraz zanieczyściłem trochę jezioro, zostawiłem tutaj beczki ropy, tak jak kurczę. Gałgan najgorszy, no. W każdym razie tą taśmą ja sobie mogę przejść z drugiej strony, nie wpadłem na to wcześniej, mimo tego, że patrzyłem na tę mapę niby. Ale zobaczcie, co tu jest. Ja teraz jakby próbowałem tu przez środek przejść, a mogę po prostu stąd przejść sobie tędy, a i tak się muszę dostać w ten rejon. Także, hej, można iść po prostu drugą stroną. Wow. Dobra, może wiecie co, może timelapsik z tego zrobimy, kurczę, jednak. Nie wiem. Chcecie timelapsik? Jak nie chcecie, to zebrzewincie najwyżej, kurde.
Czas na imprezę! Witam. A to te słabiaki były, kurde. Z takimi to się gada krótko. Dobra, czego ja tu mam za dużo, bo chciałbym je pozbierać jednak. Mglejarki mogę sobie tutaj wrzucić. Dużo ich tutaj było tak w ogóle. Mglejarków. Gdzie tu jeszcze drugie gdzieś powinno być? Podniosłem? Teraz podniosłem. Dobra. Jedziemy dalej z taśmą. Tu są pająki. Siema! Ile tam? Dwa wystarczą takie machnięcia? Proszę bardzo. Dobra, organy obcych pozbierane, znowu kolejne. Tam jest w ogóle trochę siedlisko tych... Oni mnie nie interesują za bardzo. W każdym razie idziemy sobie gdzieś dalej. Trochę bardziej w prawo. Gdzieś tam sobie idziemy. Dobra, czemu mnie zawsze, kurde, teleportuje, jak chodzę na mapę, no, kurde, traktorka najbliższego. Głupia gra. To ten taśmociąg tego tak zrobię, będzie również działał jako taka jakby bariera, żeby nie wypaść zbyt łatwo poza świat w tym momencie, w tym miejscu tutaj. Już powoli zbliżamy się do domku, ale powiem wam, że wasze propozycje już tam od wielu odcinków, żeby no przecież dlaczego sobie dzbanie nie zrobisz taśmociągu z tego naftownika zamiast jakichś głupich samochodów, przecież dużo szybciej i w ogóle ten... Powiem wam, guzik prawda. To naprawdę chyba z 600 już tych takich dwutorowników mnie kosztowało. Ja zaraz jeszcze będę musiał sobie postawić tutaj teraz autko, podjechać po więcej, bo w tym momencie ostatnie pociągnięcie już mi się skończy materiał. Także naprawdę, albo z tańszych taśmociągów, ale wtedy przecież przepustowość nie jest taka dobra, albo, no nie wiem, także te taśmociągi, powiem wam, że naprawdę średnio tu wychodzą. Ale no jak już zacząłem je robić, no to już dokończymy. No ja sobie tutaj teraz postawię autko i sobie pojedziemy sobie do domku jeszcze po zapas tych dwutorowników wzmacnianych, ale naprawdę masa tego tu poszła, mnóstwo. Także nie wiem, o co wam chodziło, ale wszyscy, może nie, ale naprawdę masa ludzi pisała: weź te taśmociągi, zrób do wungla i do tego dzbań. Połowa fabryki w ogóle stoi tak z ciekawości tylko pytam, co tu się odtentegowało? Czemu tylko 700 MW, lul? Nie wiem, ale jak podłączę to pewnie będzie więcej. To odłączyłem, żeby mi prądu nie zeżarło tak przez całego od razu. Wydajność 2150, no to przecież jak połowę tylko? Co tu się wydarzyło? Nom. Dobra, wiecie, że ta skrzynka była praktycznie pełna w momencie, jak ja zacząłem tutaj budować ten taśmociąg, także zobaczcie, ile tych surowców zeszło na te taśmy. Naprawdę ja nie uważam, że te pojazdy to jest taki zły pomysł, ale wy najwyraźniej tak hejtujecie, że same taśmociągi. Ja tam na pociągi czekam. Jak pociąg by był, to byłoby to chyba jeszcze lepszym rozwiązaniem niż pojazd. Do naftownika myślę, że pociągnąłbym tory. Czy jak już mam taśmy, no to tam wiecie, to nie ma sensu za bardzo. Ale uparliście się na te taśmy kiedyś, to proszę bardzo! No, ale na przykład po wungiel niech sobie dalej jeździ autko. Ja nie widzę powodu, żeby zmieniać autko na taśmę w tej chwili, albo tam na pociąg. Autko daje radę.
was at this moment that he knew. He fucked up. To mi wyszło? Bardzo ładny drift, panie Walkis. Według, pan jak się śmieje ze mnie, lata tylko w kółko się bekę ciśnie. Gdzieś ty jest? Beboku? Motylki, kurde, jakieś się znalazły, no. O! Hej! Hej! Hej, skrzynka została na miejscu. Ja pierniczę. Ej, ale wiecie co? Szczęście w życiu... Szczęście w nieszczęściu, że to tam wylądowało. Dobrze, że zdążyłem wysiąść. Czy ja mogę po to tam zejść jakoś, albo zlecieć? Może zlecieć by się udało, dobrze, że mam jetpack, kurde. To budujemy taśmy dalej. Powiem wam, że fajnie by było w sumie sobie tutaj gdzieś przyjść kiedyś i wysadzić w powietrze, jak już mogę, te tutaj klocki i jakoś pousuwać tutaj parę tych w krzaki, przełaź, kurde, właś w krzaki i zaraz padniesz na rejtam na dół, bo ci się grunt pod nogami skończy. No, że wysadzić to i tam usunąć parę tych dingsów, żeby pojazd nie skręcał tam i żeby było, wszystkim byłoby lepiej. Jeszcze ten pojazd teraz nie będzie miał za bardzo sensu, jak już będzie taśma szła, bo po co? Ale naprawdę, fajnie by było może kiedyś, kurde, usunąć te taśmy stąd i jednak zamiast taśm poprowadzić pociąg. Na razie tymczasowo niech będą taśmy, ale potem to ja bym chętnie jakiś obciąg tutaj zrobił po prostu. W ogóle, czemu ja chodzę bez... tego? Że mi się znowu skończyły te wzmacniane dwutorowniki. Naprawdę, tego poszło chyba tu z 1000. I kiedy ja to niby miałem zrobić wcześniej, jak jeszcze tyle nie miałem, co z wolniejszej taśmy, to na co by to, po co by to było, kurde. Może by w gruncie rzeczy lepiej to wydajnościowo wyglądać. Nie, ja w ogóle biegnę, ja chciałem po te dwutorowniki iść. Oj. Nie wskakiwać na te szybkie taśmy. Nie, to zły pomysł jest. Dobra, skąd ja teraz tę taśmę tutaj biorę? Stąd ja bym sobie ją wziął. Że ona tu już trochę na bok poszła, ale nie szkodzi. Idziemy tutaj, chodź. Chodź tu. No chodź. Czemu nie mogę? Zbyt długi. Dobra, tutaj. Tutaj i piękne lagi są, zajebiaszcze po prostu. Dobra, tutaj trzeba by było trochę do góry może podejść. Tu już widzę, na bieżąco beczuszki przyjechały. Dawaj mi tutaj tak, tutaj słupek. Proszę bardzo. Tutaj słupek, proszę bardzo, i teraz tutaj stąd do góry podejdzie, podejdzie. Nie wiem jak, ale podszedł, dosyć stromo tu było, ale mimo tego. Dobra, no i tutaj zrobimy sobie łącznik taśmociągów. Chyba, żeby do tego wjechać, tu do... Nie, nie da się, to jest chyba wyjście tylko. Tu sobie zrobimy po prostu łącznik taśmociągów, gdzieś tutaj. O, proszę, bardzo proszę, tutaj pyk. Tutaj sobie zrobimy jeszcze takie coś, żeby tu ominąć ten... Załadowywalnik, rozładowywalnik, bo może się nie uda tutaj wjechać, ale teraz się... Proszę bardzo, już teraz beczuszki przyjechały i samochodzikiem właśnie przyjechały i przyjechały też taśmociągiem. No samochodzikiem bardzo ładnie przyjechało całkiem sporo tego towaru, ale bezpośrednio taśmą już też idzie, także mam nadzieję, że jesteście kurde zadowoleni, że w końcu zrobiłem tutaj tę taśmę. Do wungla taśmy nie zrobię, bo ja lubię jak coś jeździ i coś się tutaj rusza i tak dalej, także to by było na tyle. Ja nie wiem, co się stało z tym prądem. Ile megawatów produkuje ta elektrownia ta ten generator. Ja muszę zobaczyć na początku odcinka, ile jaką ja miałem wydajność tego. Coś mi tu się jakoś za dużo wydaje. Albo ja coś odłączyłem, albo nie wiem co w sumie. A jakbym zrobił... Czemu nie mogę tego wyłączyć tutaj? Czemu nie ma tu wajchy żadnej? Halo? Ej. Czemu tu nie ma wajchy?
Bo Wi-Fi się pojawia chyba dopiero jak się coś wyłączy, nie? Ona wtedy się respi jakby. Dobra, nie wiem, dzięki za oglądanie, na razie.